Dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć o największym failu, jaki zdarzył nam się w 2017 roku. I tak nie dziwne chyba jest to, że jeżeli ktoś coś robi, no to zazwyczaj po drodze pojawiają się pewne problemy. Jak dobrze wiecie, jeżeli śledzicie na bieżąco wszystkie nasze Dandysie działania, mamy czasami ciągotki do tego, aby robić takie materiały nie stricte kontentowe, ale takie, które grają także w kwestii formy tego, jak ten obrazek wygląda. I tutaj oczywiście mówię o Pizzuj moje laczki. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to serdecznie zapraszamy do nadrobienia zaległości. I to nie był pierwszy projekt, który miał być zrealizowany w takiej konwencji, bo już pierwszą rzecz, którą mieliśmy zrobić tak trochę z większym napracowankiem formalnym, planowaliśmy na przełom ubiegłego roku w październiku i w listopadzie. I takim materiałem, który miał powstać, był materiał inspirowany serialem Peaky Blinders. Miał być to materiał pokazujący kulturę ubierania się wynikającą z tego serialu i jak można się nią ciekawie zainspirować na gruncie swojej codziennej garderoby. Zorganizowaliśmy plan filmowy. Udało nam się zebrać całkiem sporą ekipę osób, która była w to zaangażowana i które świetnie odtworzyły stylizację i realia panujące właśnie w świecie Peaky Blinders. Zamknęliśmy się w jednym dniu zdjęciowym, co było dosyć ciężkie ze względu na to, że był to pierwszy weekend, który był naprawdę potwornie zimny w tym październiku. No i chcieliśmy zgrać premierę tego materiału wraz z premierą czwartego sezonu Peaky Blinders. I kiedy zdjęcia nam się już skończyły, wszyscy byli super zadowoleni, stwierdziliśmy, że naprawdę materiał jest fajny. Na drugi dzień Piotrek siadł do montażu, podłączył dysk, na którym zgrane były wszystkie rzeczy z tego całego dnia zdjęciowego i okazało się, że tych materiałów tam nie ma. Znaczy są, tylko nie można ich odtworzyć i mimo tego, że strasznie walczyliśmy z tym, żeby coś z tym zrobić, no niestety spełzło to wszystko na niczym. W świecie twórców filmowych bardzo często powtarza się, że ludzie tworzący filmy dzielą się na dwie grupy. Tych, którzy robią backup i tych, którzy backup dopiero robić będą. To już teraz wiecie bardzo dobrze, w której grupie w tamtym momencie byliśmy. Ale jedna rzecz z tego całego zamieszania została dobra, to jest nagranie z drugiego aparatu, który stał sobie z boku, robił taki behind the scenes, no i okazało się, że tam te wszystkie materiały się ostały, bo nie zgrywaliśmy ich na ten jeden dysk. I w efekcie chcielibyśmy dzisiaj Wam pokazać to taki minutowy fragment, taką sklejkę tych wszystkich ujęć, które udało nam się zrobić właśnie z tego aparatu behind the scenes i chcielibyśmy Was zapytać, co o niej sądzicie, żebyście podzielili się swoimi wrażeniami na temat tego, bo mamy taki plan, żeby jednak całą tę zabawę związaną z Peaky Blinders, mimo tego, że rzeczywiście trochę jest już po terminie, powtórzyć, bo uważamy, że jest to ciekawy temat i może być interesujący dla tych wszystkich, którzy są wiernymi fanami serialu. Dlatego na koniec bardzo serdecznie zapraszamy do obejrzenia tej minutowej sklejki, jak i podzielenia się swoimi wrażeniami, a także wyrażenia opinii na temat tego, czy lubicie Peaky Blinders, czy nie, bo w najbliższej przyszłości mamy taki plan, żeby całą akcję powtórzyć. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Was na seans.